Witajcie, moi drodzy. To prawdziwy przywilej, że mogę stanąć tu przed wami. Jestem tu z moją żoną Ingą. Tak jak już Jasiu nie przedstawił, jesteśmy ze zboru z Cieszyna. Ze zborem jestem związany już ponad pół wieku, czyli od początku mojego życia. A dziś zostałem poproszony, by z wami podzielić się Bożym Słowem. Boże Słowo, którym chcę dzisiaj z wami się dzielić, zapisane jest w Ewangelii Mateusza, rozdział 14. Fragment bardzo znany, myślę, że z tego miejsca przynajmniej dziesiątki razy był czytany, wyjaśniany. Jednak jakiś czas temu tak na nowo to słowo ożyło w moim sercu, w moim życiu. Zwróciłem uwagę tutaj na pewne ważne fakty i stąd urodziło się to, z czym chcę z wami się dzisiaj podzielić. Ewangelia Mateusza, rozdział 14. I tutaj czytamy o jednym z takich najbardziej spektakularnych i pięknych cudów, które Pan Jezus uczynił, mianowicie nakarmienie 5000 mężczyzn. Wiemy już wszyscy o tym, że to było przynajmniej 10 000 ludzi. I czytamy w wersecie 20 takie słowa. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. I nastał wieczór. Był sam. Uczniowie zaś w łodzi daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił. To ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi. Szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go. I gdy zaczął tonąć, zawołał. Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się. Naprawdę wyznali, jesteś Synem Bożym. Moi drodzy, tak jak to poprzednie wydarzenie, ten cud nakarmienia tylu tysięcy ludzi i jeszcze wiele innych cudów, to wszystko Pan Jezus czynił publicznie. W gronie wielu albo niewielu, ale zawsze raczej były tam tłumy. A tutaj to wydarzenie, o którym czytamy, miało miejsce jedynie w gronie uczniów. Tam już nie było tłumów. Nie było tych, którzy chodzili za Panem Jezusem każdego dnia. I było to pod koniec dnia, można powiedzieć wieczorem. Po całym dniu, po tym, gdy uczniowie asystowali Panu Jezusowi w nakarmieniu tych tysięcy ludzi. Myślę, że mogli być zmęczeni. Dlatego czytamy o tym, że
Nie za bardzo im się chciało, ale Pan Jezus wymógł na nich. W innych tłumaczeniach czytamy, że wymusił na nich albo nakazał im, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugą stronę jeziora. Jeśli dobrze się orientuję, to był jakiś odcinek zbliżony może do 20 kilometrów. Jednak to, co uczniowie przeżyli tej nocy, było niezwykle trudne. Uczniowie zaś w łodzi daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Daleko od brzegu, w chwiejnej łodzi, walczyli. Walczyli aż do 4 godziny nad ranem. Możemy powiedzieć, że chyba nawet całą noc. Na pewno byli skrajnie wyczerpani, zmęczeni. Odczuwali samotność, bo nie było Jezusa. Wiele razy przeprawiali się przez to jezioro, lecz On zwykle był z nimi. Nawet jeśli spał w łodzi, ale był. Tym razem jednak Go nie było. Zostało im tylko przekonanie, że On tak chciał i że taka była Jego wola. Lecz w pewnym momencie, gdy już było tak ciężko i gdy może ich siły były już totalnie na wyczerpaniu, przestraszyli się bardzo, bo widzą jakąś zjawę, która do nich się zbliża. Nie rozpoznali swojego przyjaciela, swojego mistrza, nauczyciela. Może ze zmęczenia, może z tej odległości, w której był. A może dlatego, że nigdy nie widzieli go wędrującego po falach. I on przychodzi, jak zwykle, ze swoim pokojem i mówi: nie bójcie się. Odwagi. Czytamy dalej, że tak gdybyśmy wyciągnęli stąd tą historię z Piotrem, do której za chwilę wrócimy. Pan Jezus wszedł do łodzi, morze się uspokoiło, jezioro się uspokoiło i popłynęli dalej. I wierzę, że ten obraz, który próbuję tutaj przed wami w jakiś sposób nakreślić, jest często obrazem naszego życia. Wzmagamy się. I nawet mamy przekonanie, że On tak chciał. Jesteśmy daleko od brzegu i nie czujemy się bezpiecznie. I na dodatek jest przeciwny wiatr. Czyli wiosłujemy do przodu, wiosłujemy, wiosłujemy i tak niewiele widać, żeśmy uwiosłowali. I może być tak, że jesteśmy bardzo tym zmęczeni. Bo noc to zwykle jest czas na odpoczynek po całym długim dniu. Jednak tutaj ta noc poświęcona była na ciężką walkę. I można to przyrównać do walki w modlitwie albo do życiowych burz, problemów, z którymi się wzmagamy. I gdy pytałem Pana, czym mam się podzielić, właśnie te słowa przyszły do mojego serca. Odwagi. Ja jestem z wami. Cokolwiek przeżywasz,
I jak jest ciężko. Jak ciężko jest wiosłować. I jak bardzo jesteś zmęczony. On jest. On przychodzi niespodziewanie. I ciekawe jest to, że mamy tą tendencję, tak jak uczniowie, że nawet go nie rozpoznajemy. Może się tak zdarzyć, że on jest już obok nas, a my go nie rozpoznajemy i myślimy, że to jakaś dziwna zjawa. A on jest i mówi: nie bój się, jestem. Jestem z tobą w tym, co przeżywasz. Ale taki drugi poziom, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to doświadczenie Piotra. Piotr, wiemy o tym, jaki był. Taki bezpośredni. A tutaj trochę jak dziecko. Mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rozumiał to tak zupełnie prosto. Jeśli Pan Jezus może, to i ja mogę. Nie wiem, czy komukolwiek z uczniów przyszło jeszcze to do głowy. Piotrowi przyszło. Pan Jezus pozwala mu na to. I wydarza się cud. I zastanawiałem się, po co ten cud? Po co to przedstawienie z chodzeniem po wodzie? Przecież Pan Jezus nie bawił się cudami. Nie robił czegoś na pokaz. Nie robił żadnego show, żeby pokazać, że On jest Bogiem i teraz może. Wiemy, że może. Wiemy, że mógł. Ja myślę, że była to lekcja dla Piotra. Lekcja, którą zapamiętał na zawsze, do końca swojego życia. Jestem przekonany, że była to także lekcja dla pozostałych uczniów, którzy zostali w Łodzi, ale tylko się przypatrywali. Moi drodzy, i mam też takie przekonanie, że może to być lekcją dla nas. Dla mnie i dla ciebie dzisiaj. Byś wiedział, byśmy wiedzieli wszyscy, że możesz wyjść z łodzi przez wiarę. Przez wiarę w słowa Jezusa, który do ciebie mówi. Wbrew prawom natury. Prawa natury, fizyki w tym momencie przestały działać. Piotr idzie po wodzie, stąpając po falach. Pan Bóg dzisiaj chce złożyć nam pewne wyzwanie, byśmy nie bali się wyjść z łodzi wbrew prawom natury, wbrew prawom nauki, medycyny, ekonomii, zaufać. Jak Piotr, iść po wodzie. Wiem, może ktoś powie i tak niektórzy to podkreślają. Tak, tak, ale on zaraz zaczął tonąć. To za chwilę. Ale na razie czytamy, że szedł. I myślę, że nie były to dwa kroki. Gdy szedł w kierunku Jezusa i gdy szedł w Jego kierunku i gdy na Niego patrzył, to szedł. Gdy odwrócił swój wzrok i popatrzył na falę, jednak potężny wiatr przestraszył go. Zwrócił uwagę na to, co jest wokół. Na te niesprzyjające okoliczności.
na te groźne fale, z którymi jeszcze przed chwilą walczył z łodzi. Zwrócił na to uwagę i zaczął tonąć. On wiedział, że sam z siebie nie może tego zrobić, że to dzieje się na słowa Jezusa. Był na tyle rozsądny, że poprosił, aby Jezus go zawołał. I Pan Jezus powiedział: przyjdź. Jako ludzie taką mamy naturę, że lubimy twardo stąpać po ziemi. Lubimy mieć grunt pod nogami. I tak dosłownie, fizycznie, ale też w naszej mentalności, w naszej psychice dobrze się czujemy, jeśli są takie pewne okoliczności wokół nas. Jednak naśladowanie Jezusa Chrystusa dzisiaj chciałbym przyrównać do chodzenia w wierze, do chodzenia po wodzie, do chodzenia na słowo Jezusa przez wiarę. I wiemy o tym, że tak jest. Że naszymi wysiłkami, naszymi zabiegami, naszym wykształceniem, elokwencją, naszymi środkami finansowymi nie zbudujemy Bożego Królestwa. One wszystkie mogą być pożyteczne, mogą stać się narzędziami. Ale przede wszystkim chodzi o moje i Twoje serce. Czy jest tam wiara, która pozwala nam na słowo Jezusa zrobić ten odważny krok z tej chwiejnej, ale jednak pewnej łodzi na powierzchnię wody. Tak jak zrobił to Piotr. Jeśli Jezus nie powie ci wyjdź, nie wychodź. Jeśli nie potrafisz Mu zaufać, również nie wychodź. Jeśli przerażają cię te okoliczności i patrzysz tylko na nie, również nie wychodź z łodzi, bo możesz utonąć. Jeśli jednak masz Jego obietnicę i Jego słowo, jesteś zapatrzony w Jezusa Chrystusa, możesz wyjść. Jakiejkolwiek sfery twojego życia to dotyczy, możesz odważnie zrobić krok wiary. Czy to dotyczy twojego uzdrowienia? Czy twojego życia w rodzinie? Czy twojej pracy? Twoich finansów? Twojej służby? W której brakuje ci jakiegoś potwierdzenia, jakiejś pewności? On dzisiaj mówi: możesz wyjść, jeśli ufasz mojemu słowu, jeśli patrzysz na mnie. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, chyba w pierwszym wersecie tam jest zapisane: mając wokoło siebie tak wielki obok świadków i złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I teraz słowo klucz. Patrząc na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jeśli patrzysz na Jezusa, możesz wyjść. I możesz być spokojny, że nawet jeśli zdarzy się potknięcie,
Nawet jeśli zabraknie Twojej wiary, nawet jeśli Twojemu wrogowi uda się odwrócić na chwilę Twój wzrok, On jest blisko i poda Ci swoją dłoń. Wyciągnie Cię i będziesz szedł dalej. Bo wiecie o tym, że Pan Jezus nie wziął Piotra na ręce i nie wniósł go do łodzi, ale weszli tam razem. Znów na nowo był w stanie zaufać. Jezus był bardzo blisko. I jest zawsze blisko. Blisko tych, którzy Jemu ufają. Wiemy o tym dobrze, że takimi obietnicami wypełnione jest całe Boże Słowo. Jeśli ich szukasz, otwórz tylko Księgę Psalmów. I tam w niektórych psalmach po kilka razy znajdziesz zapewnienie, że jest blisko tym, którzy Go szukają. Jest blisko tym, którzy Mu ufają. Odnawia siły tych, którzy swój wzrok zwracają na Niego. Piotr jeszcze wiele razy potrzebował tej ręki. Tej cudownej ręki Jezusa. Nawet gdy Pan Jezus już odszedł z tej ziemi, ta cudowna ręka prowadziła go i ochraniała przez wiele, wiele lat, będąc cudownym świadectwem Bożego działania, Bożej mocy, cudownego Bożego Słowa wygłoszonego w dniu Pięćdziesiątnicy. On był z Nim. Myślę, że tą lekcję zapamiętał na zawsze i wiele razy mógł ją opowiadać. Ty możesz dzisiaj także chodzić po wodzie. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli Pan Jezus Chrystus jest dla Ciebie najważniejszy, jeśli jesteś w stanie zaufać Jego Słowu, jeśli On powie wyjdź, jeśli powie zrób to, jeśli powie pójdź tam, nawet jeśli będzie wydawało Ci się to bardzo trudne, możesz to zrobić. Nawet jeśli będzie to wbrew prawom fizyki, wbrew prawom ekonomii, medycyny, mówiąc ogólnie nauki tego świata. Możesz to zrobić. Wyjść z bezpiecznej łodzi. Bo w niej wcale nie jest aż tak dobrze. Zanim Pan Jezus przyszedł, zobaczcie, ta łódź była tym miejscem ich ciężkiego wzmagania. Ciężkiej pracy przy wiosłach. Niebezpieczeństwa, niepewności, tęsknoty. To słowo dzisiaj zachęca nas. Wierzę, że Pan Bóg zachęca nas dzisiaj, byśmy byli odważni. Apostoł Paweł w liście do swojego duchowego syna Tymoteusza pisze, gdyż nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy. I nie dał nam Bóg, drogi, kochany Kościele w Ustroniu, nie dał wam Bóg ducha strachu, lęku, bojaźni, jakkolwiek byśmy to nazwali, ale ducha odwagi i ducha mocy, ducha trzeźwych i zdrowych myśli, które
nie ulegają presji otoczenia, ale wiedzą, gdzie jest prawda i skupione są na Jezusie. Nie bójmy się wielkich marzeń, rzeczy, które nas przerastają dzisiaj. Ale każda z tych przygód może rozpocząć się wtedy, gdy zrobisz pierwszy krok wiary, wychodząc z łodzi, aby służyć Jezusowi, aby zaangażować się w służbę, aby podejść do swojego sąsiada, któremu jeszcze nigdy nie opowiedziałeś Ewangelii. To są kroki wiary, kroki odwagi, które powinny charakteryzować Boży Kościół, nas wszystkich. Pomyślałem jeszcze, a co z tymi, którzy w tej łodzi zostali? Piotr wyszedł i miał niezwykłe, niesamowite przeżycie z Panem Bogiem. Cud tylko dla najbliższych z otoczenia Jezusa. Ale tych 11 pozostałych było tylko biernymi obserwatorami. Czytamy, że byli pod wrażeniem tego, co się wydarzyło. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, naprawdę wyznali: jesteś Synem Bożym. Ale czy trochę nie zazdrościli Piotrowi? Tak może się zdarzyć. I tak może zdarzyć się także w Kościele, że są tutaj odważni, dzielni, mężni ludzie, którzy stawiają kroki wiary, idą za Panem, pociągają innych, są błogosławieństwem i zachętą dla całego swojego otoczenia. Ale są i tacy, którzy zostają w tym bezpiecznym miejscu i nigdy nie odważą się na ten krok. Jeśli teraz pomyślałeś, że właśnie takim jesteś, to słowo jest do ciebie. Także ty możesz to zrobić. Jestem przekonany, że jeśli Pan Jezus pozwolił wyjść Piotrowi, gdyby zapytał Jan, również by mu pozwolił. Gdyby zapytał Tomasz, również by mu pozwolił. Moi drodzy, patrząc na Jezusa, nie na problem, nawet nie na służbę, nie na obowiązki, nie na odpowiedzialność, bo to wszystko nas zmiecie. Jeśli nie na początku, to po jakimś czasie. Ale jeśli będziemy patrzeć na Jezusa, tak jak patrzył Piotr, będziemy szli po wodzie, a inni będą się dziwić, jak ty to robisz. Po prostu patrzę na Jezusa i wyszedłem na Jego słowo. Niech to będzie udziałem was wszystkich, tego zboru. I modlę się też o to, by było na co dzień i moim udziałem. Niech was Pan błogosławi. Amen.